Witam Was, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku Metki gościmy jedną z najlepiej ubranych prezenterek telewizyjnych. Beata Sadowska, dzień dobry. Dzisiaj jest wersja ekonomiczna. Są buty Max Mary i są takie pręgi na nogach, to od butów, które miałam w pytaniu na śniadanie. Ale paznokietki nie pomalowane. Nie, bo to jest właśnie. Ostatnio się dowiedziałam o czymś bardzo fajnym, to się nazywa japoński manikir i to jest polerowanie paznokcia pilniczkiem, który jest ze skóry. Więc nie trzeba malować, te paznokcie się błyszczą, oprosza, zrobione 2 tygodnie temu i ciągle się trzymają. Na pewno zdrowsze niż te lakiery koloryzujące. Na pewno zdrowsze i paznokcie się tak nie męczą, a fajnie, zwłaszcza na wiosnę, gdzieś zrobić jakiś ukłon w stronę natury. Spodnie Zara, pasek. A Zara taka tegoroczna, czy jakiś? Zara tegoroczna, tak. Zara tegoroczna, dwie koszulki. Pasek, bo też bardzo fajny. Pasek jest Massimo Dutti, to jest pasek dla faceta na dodatek, ale na tę dziurkę najodleglejszą jak najbardziej spodnie wtedy opadają. Jedna i druga koszulka to jest Zara, marynarka to jest Wallis, bransoletka to jest moja nagroda za przebiegnięcie półmaratonu w Monako, przywieziona z Nicei, taki drobiazg, ale lubię. A powiedz mi jeszcze a propos męskiego paska, czy lubisz takie męskie dodatki? Bo bardzo różnie, to zależy. Akurat ten pasek pasuje, myślę, że gdyby był jakiś tam wybijany ćwiekami bardzo mocny, to akurat do tego niekoniecznie. Czasami męski dodatek, na przykład męski zegarek, jak najbardziej tak, ale też bez przesady, że eklektyzm jest fajny, ale strojna choinka, na którą wrzucamy wszystko, to już jest dla mnie za dużo. Torebeczka. Torba Prada, moja ukochana, mieści się w niej bardzo dużo, niestety najczęściej wkładam tam za dużo. A gdzie kupiłaś tą torebkę? Torbę przywiozłam z Mediolanu. Ja ją chyba zamówiłam przez internet. Chyba ją zamówiłam i przyleciała tutaj z Net-a-Porter, czyli z takiej strony w internecie, gdzie można zamawiać rzeczy projektantów. No a w torbie wszystko, po prostu. No to dawaj. Są tak. Jedne klucze do domu. I co na tych kluczach? Jaki handmade? Klucze to jest taki łobuz chyba, ten jest chyba akurat przywieziony, a ten jest, bo tu są jeszcze drugie klucze. O proszę, wszystko, bo nie zrobiłam porządku w tej torbie przed programem. Tutaj są drugie klucze do samochodu i to jest taki brzydal ze sklepu Ale Lale. Polski projekt, bardzo wspieram, fajna historia. To jest świnka, która teraz już jest brudna, ale dostałam ją na gwiazdkę i mam do niej ogromny sentyment i każde dziecko się nią bawi, jest zachwycone. Wydaje dźwięki i świeci nosem. Tak jest, świnka świeci nosem. To jest śmieszna rzecz. Kupiłam perlatory. Bardzo polecam dla wszystkich, co to chcą być eko. To jest coś... Perlatory. Perlatory. To jest coś, co się zakłada na kran i wtedy ciśnienie wody jest takie samo. Możemy tak samo dobrze umyć ręce, ale naczynia, ale tej wody zużywa się dużo mniej, więc to jest bardzo ekologiczne i bardzo ekonomiczne. Fajna rzecz. Najtańsza wersja 3Z dla każdego. Niesamowite. A jesteś tak w ogóle proekologiczna? Jestem ekologicznym świrem. Kopuję rzeczy w sklepach bio i eko, zakręcam wodę, jak myję zęby. Mam nadzieję, że będę jeździła hybrydowym autem, zgniatam plastikowe butelki, zanim wyrzucę do kosza, segreguję śmieci i bardzo polecam i bardzo zachęcam. Beato, ja nie bez kozery powiedziałam, że jesteś uważana za jedną z lepiej ubranych osobowości telewizyjnych i moje pytanie jest, gdzie najczęściej robisz zakupy? Ja mam kilka takich miejsc. Ja nie chodzę w samych designerskich rzeczach, no zresztą dzisiaj widzicie, że to jest Zara i Wallis i to też jest okej, ale sobie wybieram i dobieram. Ja lubię sobie przywieźć dobrą torbę i zainwestować w buty, jak najbardziej tak, i kocham torby Prady, i kocham buty Prady, i kocham markę Jacobsa i mam kilka takich marek, czy Miu Miu, czyli taką młodszą siostrę Prady i jak najbardziej uważam, że w buty i w dodatki warto zainwestować. Mam taką kochaną bransoletkę Pandory, ona teraz została w domu, no bo nie noszę wszystkiego na sobie, więc są takie elementy, w które warto zainwestować, w fajną biżuterię, w fajny zegarek, w dobre buty, w dobrą torebkę, a resztę należy mieszać, więc ja uważam, że i można znaleźć coś fajnego w H&M-ie, i można znaleźć coś dobrego w Zarze, i można znaleźć świetne rzeczy w butiku Portofino, one są designerskie, no nie na teraz, nie na ulicy, jak mnie przyłapaliście, tylko na jakieś wyjście czy do pracy, to zdecydowanie tak. O, tu się pojawił mój pies, Momo, proszę bardzo. O, też przyszedł, wystąpił. Obruszkę i to wystarczy. No idź smoku. Słuchajcie, przyszedł zupełnie niespodziewanie. Wcale go się tu nie spodziewaliśmy. Cześć, Momo. Ze mną zostanie w takim razie, dobrze, niech będzie. Ale obruszkę mu na przykład zamawiałam, żeby miał wygodną i żeby do niego pasowało.